a starostwo powiatowe w Krośnie zakończyło właśnie przebudowę ponad 6 km drogi z Wietrzna do Dukli. Kierowcy samochodów o ciężarze do 15 ton mogą teraz dużym skrótem i wygodnie jeździć między Krosnem a Duklą, omijając korki oraz obciążoną tirami krajową 19. Inwestycję dofinansowała Unia Europejska. Powiatową drogę między Krosnem a Duklą zmodernizowano w dwóch etapach. Najpierw wyremontowano odcinek między Krosnem a Niżną Łąką. Teraz oddano do użytku pozostałą część drogi. Z przebudowy najbardziej cieszą się mieszkańcy kilku wsi. Na remont czekali bardzo długo, prawie ponad 40 lat. Była droga nieremontowana, po prostu tylko łatane te dziury były i po prostu no, cieszymy się, że tak było, że tak zrobione, nie? Utwardzane jest bardzo dobrze, z tego co widziałem. Piękne odwodnienie, rowy, woda spływa. No, może troszeczkę brakuje nam jeszcze chodników, no ale myślę, że z biegiem czasu się to wszystko uda zrobić i nawet i doczekamy się chodników. Wtedy by było już bardzo, bardzo bezpiecznie. Kierowcy samochodów o ciężarze do 15 ton jeżdżący między Krosnem a Duklą mogą teraz omijać korki tworzące się w miejscu piastowym przy wjeździe na krajową 19. Wcześniej z powodu kiepskiej nawierzchni drogi powiatowej kierowcy ją omijali. Teraz jest inaczej. Bardzo dobrze, bardzo wygodna. W porównaniu do tego, co było przedtem, to niebo a ziemia. Modernizacja ponad 6,5 km drogi powiatowej kosztowała 8 200 000 zł. 85% kosztów inwestycji pokryło dofinansowanie z unijnego programu Interreg. Przebudowa drogi polegała na wybudowaniu chodników, odwodnieniu nowych zatok autobusowych, przebudowa przepustów, poszerzeniu drogi do 5,5 metra, wzmocnieniu poboczy, kompleksowa modernizacja oznakowania pionowego i poziomego. Nie wszędzie, gdzie tego sobie życzyli mieszkańcy, udało się wybudować chodniki dla pieszych. Na razie muszą wystarczyć te, na które wystarczyło pieniędzy, oraz poszerzone i utwardzone pobocza. Dziennie to kilkaset, a nawet może i tysiące samochodów w tej chwili z tej drogi mogą skorzystać. To jest przede wszystkim ruch samochodów osobowych i na to właśnie liczymy, aby mieszkańcy poszczególnych miejscowości mieli i dobrą drogę i zdecydowany skrót, który prowadzi do Krosna. Inwestycje zrealizowano w ramach projektu polsko-słowackiego. Po stronie słowackiej zmodernizowano 8 km drogi ze Sniny do Medzi Laborców.